Moi drodzy, niech cały Białystok i cała Polska usłyszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że z taką determinacją i z taką siłą te słowa wypowiedzieliście, bo jacyś na początku mszy świętej byliście niebrawi. Ale wiem, że ta niebrawość tylko może jest wynikiem jakiegoś dyskomfortu, może jakiejś innej sprawy, ale zostawmy to. Cieszę się, że jest w was duma z tego powodu, że jesteście chrześcijanami, z tego powodu, że jesteście wyznawcami Chrystusa. Moi drodzy, był taki czas, gdy mogło się wydawać, że mnie z wami nie było, że byłem nieobecny, że nie kontaktowałem się z wami, że nie spotykaliśmy się w lokalu czy na wspólnej mszy świętej. Byłem w tym czasie w zakonie klauzurowym. Byłem w tym czasie na wytężonej modlitwie. Ale moi drodzy, ja z wami byłem. Byłem cały czas z wami obecny duchem. Byłem z wami cały czas na rozmowie z Panem Bogiem. I podczas mojego pobytu w zakonie klauzurowym, podczas modlitwy w kaplicy klasztornej, postanowiłem przygotować dla was kazania. Postanowiłem napisać dla was słowo, które uważam, że jest bardzo ważne. Słowo, które chcę wam dzisiaj wygłosić. Słowo, które chciałbym, aby wybrzmiało w waszym sercu. I tak się składa, moi drodzy, że wciąż trwamy w okresie wielkanocnym. Dlatego na sytuację, w jakiej się znajdujemy i na zadania, jakie z tej sytuacji wynikają, proszę, patrzmy przez pryzmat zmartwychwstania, przez pryzmat największej z tajemnic, przez pryzmat misterium, które jest szczytem Ewangelii. I moi drodzy, Wielkanoc to katolickie arcyświęto. To święto zwycięstwa. To święto, które doskonale koresponduje ze starotestamentalną Paschą, czyli z przejściem z niewoli ku wolności. I w Pasrze, a zarazem w zmartwychwstaniu, odnajdujemy takie wartości, których nie sposób nie znaleźć w naszej nacjonalistycznej działalności. Nie sposób nie znaleźć męstwa, bezkompromisowości, odrzucenia bierności, tchórzostwa, zerwania z pęt niewoli, czy wyzwolenia ze służalstwa kłamstwu, czy wyzwolenia ze służalstwa zbrodniarzom, którzy uderzają w godność człowieka, a którzy pamiętają się zarówno z zachodu, jak i ze wschodu. To jest misterium zmartwychwstania. Misterium Wielkanocy. Misterium, które jest źródłem i szczytem naszej chrześcijańskiej działalności. Moi drodzy, wspomniałem o Pasrze. Przez 400 lat Żydzi trwali w niewoli. I w tym czasie Egipcjanie robili co w ich mocy, aby Żydów zmieść z powierzchni ziemi. Stosowali oni również metody eugeniczne, czy korzystali z usług konfidentów, zwykłych szmalcowników, których zadaniem było zniszczenie narodu żydowskiego. Mieli ich zniszczyć na wszystkich płaszczyznach. Na płaszczyźnie kulturowej, na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i społecznej. Ale nie wchodząc w szczegóły, chciałbym wam zadać kilka pytań. Czy to egipskie działanie nie przypomina przypadkiem czasów współczesnych na naszym polskim podwórku? Czy te okoliczności nie przypominają czasów, w jakich nam, wiernym Kościoła walczącego, przychodzi stoczyć batalię? Eugenika, karmienie kłamstwem, fabrykowanie fałszywych legend,
dominacja establishmentu wyzyskującego słabszych, konfidenckie zagrywki wobec zachodniego okupanta, czy odrzucenie Chrystusa i prawdy z serc i społeczeństw? Wydaje się odpowiedź bardzo jasna. Tak, moi drodzy. Niewola egipska posiada swoją ponadczasową analogię, którą odnajdujemy w Polsce i w Kościele XXI wieku. I proszę, byście przez ten ponadczasowy, biblijny przekaz popatrzyli na wszystkie kolejne słowa, które dzisiaj wypowiem. Popatrzcie przez pryzmat zmartwychwstania, przez pryzmat Paschy, przez pryzmat niewoli egipskiej, przez pryzmat wyzwolenia z uciemiężenia ku wolności. I na pierwszy rzut oka, moi drodzy, może się wydawać, że najtrudniejszym przeciwnikiem Żydów byli Egipcjanie, byli ciemiężyciele. Tymczasem, moi drodzy, to jest bzdura, gdyż największym przeciwnikiem z porzuceniem pętli niewoli byli sami Żydzi, a konkretnie ich tchórzliwe i bierne nastawienie, przyzwyczajenie i bezrefleksyjna akceptacja status quo, w jakim się znaleźli. Największą zatem przeszkodą na drodze ruchu wolnościowego, ruchu poszukującego prawdy, ruchu zdążającego do umocnienia narodu, nie są oligarchowie, mafia, establishment czy wrogowie, ale jest zwykłe tchórzostwo, zwykła żydowska pasywność, która wkrada się w grupy społeczne na całym świecie. Bo, moi drodzy, tchórze nie chcą zrzucić kajdan niewoli, bojąc się przy tym przelania choćby jednej kropli krwi. Zatem żydowską tragedią nie była egipska prania, lecz zwykłe, wybaczcie za kolokwializm, frajerstwo. I z takimi frajerami miał do czynienia również Jezus, o czym słyszeliście w dzisiejszej Ewangelii. Ewangelii według świętego Jana, rozdział 6. Ci frajerzy zostawili Chrystusa. Pozostawili Go. Odrzucili Jego naukę. Odrzucili mistrza i nauczyciela, który był gotowy oddać za nich życie i oddał za nich życie. I z takimi szukającymi taniego poklasku, karierowiczami, mają nawet do czynienia środowiska nam pokrewne, o czym doskonale wiecie. Z taką postawą ma do czynienia każde społeczeństwo. Bez względu na to, czy podziela narodową ideę, czy nie. Ale na szczęście, moi drodzy, wasza obecność mówi coś absolutnie, zupełnie innego. Wasza obecność mówi, że wy porzuciliście tchórzostwo, że wy porzuciliście bierność, że was nie obchodzi pasywność i defetyzm, ale wy poddaliście się odwadze, której źródłem jest Chrystus. Wy macie w sobie męstwo i chęć porzucenia kajdar niewoli, co dla wielu jest solą w oczach. Dlatego, moi drodzy, ciemiężyciele i otumaniony, pasywny żydowski motłoch będzie chciał was rzucić na kolana, przeczołgać, przemielić, przełknąć, przetrawić, a na koniec będzie chciał was wypluć, bo jesteście niewygodni, bo żyjecie Chrystusem, tym, który zwyciężył śmierć, tym, który zwyciężył grzech, tym, który nie daje żadnego przyzwolenia na fałsz. Dlatego świat będzie chciał nas wypluć i przemienić, rzucić na kolana. Ale przypominam i będę przypominał to zawsze, że my, narodowo-katoliccy radykałowie, nie będziemy klękać przed nikim innym, jak tylko przed Bogiem. Dlatego, nie zakłamując rzeczywistości, powiedzmy dzisiaj prawdę. Kościół, naród polski żyje dzisiaj w Egipcie, gdzie nie brakuje tchórzy od lat przyzwyczajonych do trwającej okupacji,
do niszczenia inteligencji poprzez wprowadzanie infantylnych programów edukacyjnych, programów telewizyjnych i internetowych. Żyjemy w okupacji, gdzie wielu Polaków pokochało egipskie represje XXI wieku. Większość otumaniona strachem czuje się szczęśliwsza, zajadając skarbów podczas okupacji, niż cieszyć się manną i przepiórkami na wolności na pustyni. Co więcej, wielu daje się wciągnąć w tę zbrodniczą egipską zagrywkę, wykrzykując demokratyczne hasła i plotąc o rzekomo utraconej wolności słowa, mając ją w swoich rękach, będąc na usługach zdrajców, będąc na usługach uciskającej oligarchii i postkomuny, która utraciła dostęp do koryta niczym Egipcjanie. Moi drodzy, jedni to są ludzie, ale my katolicy, my wyznawcy Ewangelii, my wyznawcy Chrystusa, my się musimy za nich modlić, a nie tylko ich ganić. Wszak jeżeli będziemy ganić, nie będziemy ganić z nienawiści i ze złości, lecz będziemy ganić z miłości do nich, do naszych bliskich i do młodego pokolenia, które jest wrzucone w aksjologiczną próżnię. Próżnię, którą chcą zapełnić lewackim kłamem. My natomiast chcemy ją zapełnić Ewangelią i Chrystusem. My natomiast chcemy ją zapełnić miłością do narodu polskiego, który jest naszym dobrem. Moi drodzy, żyjemy w Egipcie, gdzie niemało konfidentów na usługach obcych, bezbożnych aparatów, mających na celu zniszczenie cywilizacji łacińskiej i narodowej tożsamości. Żyjemy w Egipcie, gdzie na porządku dziennym stykamy się z eugeniczną ideologią, próbującą wgraźć się w naszą codzienność, co wieść do naszych katolickich świątyń. Żyjemy w Egipcie, gdzie modernistyczne, masońskie i paramasońskie maski próbują mieć wpływ na Kościół Piotrowy, na Kościół Jezusa Chrystusa, na Kościół, który jest dobrem od samego Boga. Wreszcie żyjemy w Egipcie, gdzie ciemiężycielami są poplecznicy luksemburskiej róży. I kto kumaty wie, o co chodzi. Podobnie jak Egipcjanie na Żydach, współcześni okupanci mają zamiar nas wynarodowić, zniszczyć naszą kulturę, nasze dobro, chrześcijaństwo, Ewangelię i bezcenne, wyrastające z niej wartości, które są naszym narodowym dobrem, począwszy od 1966 roku, od Chrztu Polski. I moi drodzy, jak widzicie, i o tym chyba mówił kolega Aleksander, historia lubi się powtarzać. Na przestrzeni tysięcy lat jedynie zmienił się azymut. Bo czym jest marksistowska Unia Europejska, jak nie aparatem agresywnym wobec Boga, wobec Kościoła, wobec godności człowieka? Jeżeli my, księża, przestaniemy o tym mówić, to kto? Jeżeli wy, nacjonaliści, przestaniecie walczyć, to obiecuję wam, kamienie będą wołać. Gdyż taka jest wola Pana. Bóg nie daje przyzwolenia na zbrodnię, a jest to zbrodnia. Jak wielu z was z pewnością zauważyło, jest coś takiego w każdym społeczeństwie, i to miało miejsce również wśród Żydów podczas egipskiej niewoli. Tak zwana tchórzowska polityka kompromisów, próbująca Ewangelię dopasować do świata, nie świat do Ewangelii. I ona odgrywa służalczą rolę wobec faraona XXI wieku. To jest ducha czasu i tak zwanego ukochanego przez wielu świętego spokoju. I moi drodzy, ponadto niewola egipska kościoła ma na celu zwierny uczynić pachołków, a z kapłanów zaś pastuchów.
Tymczasem, moi drodzy, Kościół potrzebuje prawdziwych panów i prawdziwych pasterzy, nie zaś pastuchów, którzy będą gotowi rzucić się w ogień za swoimi wiernymi owcami. I chyba zapomnieliśmy naukę Leona XIII, wielkiego papieża, tak zwanego papieża pokoju, który powiedział: nic tak Kościołowi nie zaszkodziło, jak wieczna ustępliwość. I dalej za kardynałem Burkę: Kościołowi potrzeba katolików, którzy nie uznają kompromisu. Nadszedł czas walki i mocnego świadectwa wiary w Chrystusa. Dlatego my, narodowi radykałowie, w imię odpowiedzialności za dobro, jakie otrzymaliśmy od Boga, w imię odpowiedzialności za naród polski i w imię miłości do każdego człowieka, bez względu na to, jaką konotację polityczną czy religijną wyznaje, wobec jakiegokolwiek defetyzmu musimy wykazać bezkompromisowy sprzeciw. Gdyż my, katolicy, nie możemy poddać się tak zwanej tchórzowskiej polityce ustępliwości, polityce kompromisu. Jest ona czymś diabelskim, czym, na co z pewnością nie możemy sobie pozwolić. Ale mądry zapyta, jak wyzwolić się z powszechnie panującego strachu, tchórzostwa i niewoli. Dla wielu może to wydawać się dziwne, ale najpierw musi odbyć się święto osobistego wyzwolenia z niewoli. To jest intronizacji Chrystusa w naszych sercach, zanim Zbawiciela intronizujemy w naszym społeczeństwie i w naszym narodzie. I ten pierwszy krok tej intronizacji w naszym sercu, tego wyzwolenia, tego, co jest wewnątrz nas, możemy dokonać za pomocą tak zwanej deklaracji wiary. Wiary, która zapisana jest w liście do Rzymian w rozdziale 10, wierszu 9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie, czyli zrobisz pierwszy krok ku intronizacji Chrystusa w swoim sercu. I taka wiara, taka deklaracja prowadzi, moi drodzy, do bezcennego lekarstwa z choroby niewoli. To jest konfesjon. To jest spowiedź święta. I będąc w zakonie klauzurowym, obiecałem sobie, że powiem wam o konfesjonale, że powiem wam o spowiedzi świętej, że powiem wam, jaki jest pierwszy krok polskiego nacjonalisty na drodze wyzwalania. Moi drodzy, bo wyzwolicielem jest żywy Chrystus, a nie zaś jakaś pusta idea, nie liberalizm, nie konsumpcjonizm, nie kosmopolityzm, relatywizm czy modernizm, ale rzeczywista intronizacja Chrystusa w naszych sercach to jest niemalże obowiązek nacjonalisty polskiego. To najistotniejszy krok w celu intronizacji Go w naszym narodzie, a zatem w realizacji naszego nadrzędnego celu, pryncypialnego, to jest budowanie wielkiej katolickiej Polski. I my najpierw musimy zrobić ten pierwszy krok. Moi drodzy, 82 lata temu w polskim społeczeństwie została podpisana deklaracja ideowa, która dała początek obozowi narodowo-radykalnemu. I ta formacja już u samego początku wyróżniała się bezkompromisowością, brakiem letniości, brakiem strachu i tchórzostwa, a wielkim radykalizmem. I ta formacja już 82 lata temu dała wielką nadzieję dla społeczeństwa przed upadkiem cywilizacji łacińskiej i przed upadkiem narodowo-katolickiego ducha, jakie trwa w nas. I nasi ojcowie ideowi nie poddali się kominternowskiej propagandzie, która trwa do dzisiaj. Nie dali przyzwolenia na próby niszczenia chrystusowego dziedzictwa, z którego wyrastamy.
widząc w narodzie dobro podstawowe, przy czym na piedestał stawiając naukę o zbawieniu. Znaczy to, moi drodzy, że narodowi radykałowie dwudziestolecia międzywojennego, jak i narodowi radykałowie XXI wieku, stawiając zdecydowany opór ówczesnym ciemiężycielom, to jest umysłowej chłopocie, ponad wszystko stawiali potrzebę dbania o doprowadzenie jak największej części narodu do Chrystusa. Do tego, o czym mówił kolega Fryderyk. Do Zbawiciela. Do tego, który jest naszą mocą. I to jest nasz fundament naszej działalności. Doprowadzić do najwyższego dobra. Poprzez aktywizm w dobru podstawowym. I moi drodzy, to wszystko w myśl zmartwychwstania. To wszystko w myśl wyzwolenia narodu z niewoli grzechu, fałszy oraz ówczesnych wrogów. Bo jeśli miłość do narodu ma być decydującym motywem ludzkich działań i ma dążyć do zapewnienia narodowi tego, co najlepsze, to katolicki nacjonalista musi uznać, że troska o jego rodaków wymaga od niego ich ewangelizacji, to jest doprowadzenia do zbawienia. I chcę podkreślić to bardzo mocno. Zapamiętajcie, moi drodzy, sobie to na zawsze. Nie ma polskiego nacjonalizmu bez radykalnego katolicyzmu. Nie ma, bo w innym razie staniemy się ateistycznym nacjonalizmem, rodem z zachodniej granicy czy z innych narodowości europejskich. Nie ma polskiego nacjonalizmu bez katolickiego radykalizmu. I to od was właśnie zależy, czy ta aksjologiczna próżnia zostanie zapełniona antywartościami, czy wartością taką jak Bóg, honor i ojczyzna. I musimy działać zdecydowanie, bez opamiętania, radykalnie, wyzwalając naszych braci i siostry z pęd, czy fanatycznej wręcz poprawności politycznej, która jest tak samo zła, jak różnego rodzaju fundamentalizmy. I bierzmy przykład z najlepszych. Bierzmy przykład z naszych ideowych autorytetów, z naszych ideowych ojców. I pozwolę sobie kilku z nich w sposób litanijny wymienić. Jan Mosdorf, założyciel ONR, w 1943 roku zamordowany przez Niemców w Auschwitz za pomoc więzionym Żydom. Jan Korolec, publicysta pism Nowy Ład, ABC, prosto z mostu, w 1941 zamordowany w Auschwitz. Marian Reut, wierny katolik i zagorzały wróg komunizmu, zamordowany w obozie koncentracyjnym w Grossrosen. Wreszcie Wojciech Kwasiebowski, wierny katolik, redaktor i publicysta Akademika Polskiego, Szczerbca oraz Prokristo, w 1941 rozstrzelany przez Niemców w Palmirach. Świadectwo tych wielkich jest bardzo jasne. Zero tolerancji dla żydowskiego tchórzostwa. Zero tolerancji dla pasywności. Zero tolerancji dla tego, co prowadzi nas do zniewolenia. A wreszcie ogarniętej nowotworem złośliwym Polski i Polaków. Zero tolerancji dla tego nowotworu. I ten nowotwór wymaga chemioterapii. I tą chemioterapią, o czym zapewnia nas Boże Słowo, o czym zapewniają nas nasi ideowi ojcowie, jest bezkompromisowe powrócenie do dziedzictwa, do naszego Christianitas, będącego w nierozerwalnej korelacji z narodem polskim. I wydaje się, moi drodzy, że nawet największy troglodyta czy największy katocelebryta
zwłaszcza w 1050. rocznicę Chrztu Polski, nie będzie w stanie tego faktu podważyć. Tym powrotem, tą chemioterapią jest bezkompromisowy, narodowo-katolicki radykalizm. To jest aktywizm pełen miłosierdzia, ale w pierwszej kolejności ukierunkowany na najbliższych, na polski naród. To jest narodzina, jak określał naród polski z patosem święty Jan Paweł II. Droga narodowego radykała, katolika, apostoła ojczyzny i apostoła Kościoła jest nie do pogodzenia zewsząd promowanym konsumpcjonizmem, materializmem czy naiwnie akceptowanym fundamentalizmem. Droga narodowego radykała jest nie do pogodzenia z karierowiczostwem czy szukaniem taniego poklasku. Nie ma na to zgody. To wszystko odrzućmy, moi drodzy, na śmietnik historii. I nie bez powodu krzyczymy młodzi, aktywni, radykalni. Na pewno tubalnym głosem nieraz dzisiaj wykrzyczycie to na ulicach Białegostoku. Dlatego bierzmy sprawy w swoje ręce. Nie stójmy przy ścianie z założonymi rękami. Odrzućmy na bok, na margines społeczny bierność. I już nigdy do niego nie wracajmy. Ale miłując drugiego człowieka, nienawidźmy zbrodni i grzechu. I budujmy cywilizację prawdy, sprawiedliwości, cywilizację Chrystusa. Tę cywilizację, do której budowania powołuje nas sam Pan Bóg. I pozwólcie, moi drodzy, że na koniec wypowiem kilka cytatów. Pierwszy z nich, księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Dlatego bądźmy uparci i mocą zmartwychwstałego Pana idźmy na pole walki i nigdy nie ustępujmy nawet na krok. I nie odstając na krok, prowadząc walkę z przeciwnościami, żyjmy wypowiadanymi przez żołnierzy NSZ słowami. I musimy wpoić je sobie do serca. One muszą stać się naszym niemalże fundamentalnym faktorem życia. Walkę o wielką Polskę uważam za najważniejszy cel mego życia. W pełni świadomości celu. Pierwej śmierć poniosę, aniżeli zdradę. Walczmy o wielką Polskę. Walczmy o Polskę wolną od wewnętrznego, zachodniego i wschodniego ciemiężyciela. O wielką katolicką Polskę, którym jedynym Panem, Zbawicielem i Królem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Walczmy, bo cytując klasyka, jesteśmy nie tylko obozem narodowo-radykalnym, ale jesteśmy obozem wielkiej wiary. I może są inni na świecie, mądrzejsi mądrością książkową, roztropniejsi roztropnością mistrza, przebieglejsi przebiegłością szulera. Ale niech to wszyscy usłyszą. Nikt w Polsce nie wierzy tak silnie jak my. Idziemy naprzód, w dal jeszcze zamgloną, ale już coraz wyraźniejszą. Idziemy równo, bez nerwowego pośpiechu, ale i bez wahającej niepewności. Wyszliśmy małą gromadką, a teraz spojrzyjmy wstecz. Iluż narosło po drodze. I na drodze budowania wielkiej Polski. Polski, gdzie Panem jest Chrystus. Polski, której obywatele intronizowali Chrystusa w swoim sercu. Niech nam On sam błogosławi.